Witam wszystkich, kolejna grupa początkująca. Powracający do grupy Izu Ugonoch, jeden z najlepszych polskich bokserów, a też powiem, że chyba jeden z najciekawszych polskich bokserów. Naprawdę rozmawianie z Izu, czy tutaj za mikrofonem, czy po prostu prywatnie, to jest zawsze ciekawe doświadczenie. No naprawdę interesujący człowiek i świetny sportowiec. Także mam nadzieję, że ten podcast Wam się spodoba. I też zachęcam do wysłuchania pierwszego podcastu z Izu, bo to też jest, myślę, bardzo ciekawa rozmowa. A teraz pozwólcie, że podziękuję partnerom, dzięki którym grupa początkująca powstaje. Pierwszym z nich to firma Manto. Można powiedzieć, że wiosna przyszła do mantoshop.pl, bo naprawdę wjeżdża sporo nowości. Też tam na Facebooku widziałem, że już czekają kolejne, czyli mamy sporo, nie wiem, koszulek, tanktopów, no wszystkiego, co można sobie zażyczyć właśnie na wiosnę, plus sprzęt treningowy, także wejdźcie na mantoshop.pl, odświeżajcie, śledźcie, co tam chłopaki nowego przygotowali, bo wjeżdża tego sporo i wjeżdża to często, także warto śledzić, warto sobie coś kupić i chodzić pięknie ubranym. A kolejnym naszym partnerem to grupa szkoleniowa Maurich. No Kuba zasypuje teraz nowymi tematami szkoleń. Także też warto zajrzeć na maurich.com, wejdźcie w zakładkę szkolenia, terminarze, zobaczcie co tam nowego Kuba przygotował, trochę z oczywiście starych tematów, ale też pojawia się właśnie sporo nowych, trochę kontrowersyjnych, takich jak doping w sporcie. Także naprawdę kopalnia wiedzy, maurich.com, świetni ludzie, super szkolenia, polecam. Okej, a już teraz... Sam wielki Izu Ugonoch. Zapraszam. Witamy wszystkich w kolejnej grupie początkującej. Razem ze mną dzisiaj powracający do podcastu Izu Ugonoch. Cześć Izu. Cześć wszystkim. Cześć. Na początek powiem, jesteśmy w Kafe Kreatywna w Gdańsku. Dziękujemy za gościnę, warto wspomnieć. Dzięki. Mamy właśnie małą sesję foto, także... To wiernie należy do ziomeczka, tak więc bardzo miło i w ogóle fajna miejscówka. Tak, spotkaliśmy się w ogóle przypadkiem, także na drodze tutaj do tej kawiarni dwie osoby cię zatrzymały, także popularność wzrasta, Izu. Geometralnie. Wiesz co, to stare znajomości akurat, tak więc wiesz, tak. Miło spotkać tych ludzi, ale no to, co powiedziałeś wcześniej, to rzeczywiście jest tym coś i ta popularność moja gdzieś wzrasta. Jaka jest skala tego wszystkiego, tak naprawdę nie wiem, ale zawsze miło, jak gdzieś tam ktoś zaczepi i powie coś miłego i pogada. W ogóle przed tą audycją przesłuchałem ostatnie wszystkie wywiady, czy tam pośledziłem, co tam mówiłeś w innych wywiadach, żeby jakoś nie powtarzać się, albo też nawiązać do czegoś innego. Jedna rzecz, ja trochę tak śmieszę w tym wszystkim, no. Jest to, jak dużo osób jakby wychodzi z taką tezą, jak bardzo zaszkodził ci taniec z gwiazdami w karierze sportowej. Jakby nie zauważyłeś, że każdy ma tak, nie pytają czy, tylko słuchaj, jak, Izu, jak myślisz, jak bardzo ta przerwa ci tobie przeszkodzi w karierze? I trochę mnie to bawi, bo to nie jest tak, że nagle miałeś dwuletnią, trzyletnią przerwę, nie? To też... Wiesz co, a widzisz, ja nawet tak jakoś nie odczułem tego w taki sposób. Pewnie dlatego, że nie prześledziłem tych wywiadów. A czasem nie pamiętam, nie co nie słuchasz pytań po prostu. No. Więc... więc no... Nie wiem, tak naprawdę, wiesz, minęło pół roku, bo taniec sam trwał 3 miesiące, ale pół roku minęło od mojej ostatniej walki. To wcale nie jest dla mnie dużo, bo wiesz, był moment, kiedy ja nie boksowałem 2 lata, tak? I to był też taki moment, kiedy, wiesz, błądziłem, do końca nie wiedziałem, co ze mną będzie, ale byłem zdeterminowany i wiedziałem, jakby na czym się chcę skupić i czemu chcę się poświęcić. Myślę, że to był taki czas, kiedy bardzo łatwo było, wiesz, zboczyć z kursu i zająć się najzwyczajniej w świecie czymś innym. No tutaj sytuacja była zupełnie inna, dlatego wiedziałem, że to jest jakby element mojej drogi, tak? Taniec z gwiazdami, wiesz, potraktowałem to bardzo zadaniowo. Poniekąd mój menedżer i promotor, wiesz, wysłali mnie na misję do Polski. No ale co, chyba wykonana w 100%? Wiesz, co? No wykonałem misję w 100%, wiesz, dobrze. Wiesz, oni są zadowoleni, ja jestem zadowolony z tego przede wszystkim, że dałem z siebie wszystko, tak? Bo to nie jest kwestia tego, czy wiesz, czy ja się tym jaram, czy też nie. Ale kwestia tego, że w życiu czasami robimy rzeczy, dlatego, że muszą być zrobione, tak?
tak? A z drugiej strony, wiesz, teraz już z perspektywy czasu mam, wiesz, takie spojrzenie, wow, kurde, no rzeczywiście byłem tam i, wiesz, tańczyłem te 7-8 odcinków w sumie, bo też w finale byłem. I to jest niesamowite, wiesz, to jest niesamowite, jak w życiu, wiesz, też jest nie tylko, wiesz, cel i droga, która, jakby, którą mamy zaplanowaną i wiesz, obliczoną, że za tyle i tyle mam gdzieś tam dotrzeć, tylko że czasami z tego kursu potrafimy zboczyć, żeby, wiesz, zrobić coś fajnego, zrobić coś innego, bo to po prostu wzbogaca nasze życie. Ale faktycznie czujesz, że, wiesz, twoja głowa odpoczęła, czy może, wiesz, nie wiem, czy irytowało cię to, że musisz to robić i w sensie, jakby, wiesz, jakby tak sobie wyobrażają, że to w pewnym momencie może być fajne, zabawne, ale na jakim etapie możesz powiedzieć, dobra, kurde, już teraz, nie wiem, wróciłbym do treningu, bo już ta walka, że tak powiem, gdzieś krąży hasło kolejnej walki i mimo, że mówisz, że to jest jakiś element twojego życia, ale może jednak wejdźmy z powrotem na tą drogę, która... Słuchaj, bardzo fajnie, że w ogóle pytasz, w którym momencie to się wydarzyło. Przez cały czas miałem jakiś tam, wiesz, lekki element, jakby to nazwać, No tak brakowało mi po prostu, wiesz, brakowało mi boksu, brakowało mi moich treningów. I to było ciekawe, dlatego że, wiesz, jakby samej aktywności fizycznej mi nie brak treningu dzień, ale to nie jest to, wiesz. 7 godzin trenowałem, wiesz, dziennie, więc naprawdę mnóstwo pracy, tak? To mi pokazało, że, wiesz, nic nie jest człowiek w stanie robić dobrze, jeżeli się, wiesz, to nie zaangażuje, wiesz, to wszystko po to, żeby, wiesz, raz w tygodniu, wiesz, przez minutę 15 pokręcić nogą, nie? Ale to, wiesz, czułeś jakiś taki inny stres w związku z tym, że robisz... Ale czekaj, jeszcze... No, sorry, przepraszam cię, jasne. Dokończę to. Chodzi o to, że, wiesz, w momencie, jak odpadłem w tym 7 odcinku, to tak zupełnie szczerze powiem, że, wiesz, że mi ulżyło, że się cieszyłem. Wiesz, na początku było to dla mnie zaskoczenie, bo już miałem takie, wiesz, już widziałem metę, nie? Na zasadzie, no dobra, jeszcze tyle i tyle tygodni, bo ja tak od samego początku sobie myślałem, że, wiesz, że będę tam do samego końca, no bo, wiesz, trzeba mieć pewne założenia. Z drugiej strony też patrzyłem tylko, wiesz, z odcinka na odcinek, okej, teraz robimy to, teraz robimy to. I był taki moment, kiedy, wiesz, mówię, okej, dobra, ta meta już jest niedaleko. No i, to już fajnie byłoby wygrać. Nie, nawet nie tak, ale myślałem sobie tak, jestem w stanie to dociągnąć do końca. I dociągniesz to do końca i, wiesz, i zrobisz to dobrze. Tak jak zawsze robisz. Wiesz, z takim nastawieniem, wiesz, bo inaczej to ciężko byłoby mi się zmotywować do tego, żeby wykonywać, wiesz, bo to nie jest tak, że zabawa, wiesz, lekko, przyjemnie. To nie było tak, a na początku myślałem, że tak w tym tańcu trochę będzie, więc jak odpadłem, to wtedy dopiero poczułem, jak bardzo rzeczywiście to był wyczerpujący dla mnie okres w tajnej świecie, w związku z czym, czemu miałbym im tego zabronić, tak? Nie każdy jest, wiesz, swobodną, naturalną osobą, wiesz, są po prostu osoby, które grają, no ale to czego można się spodziewać po telewizji? Więc tak ja... To odebrałem osobiście, ale też, wiesz, nie chciałbym mówić o jakichś nie wiadomo jakich superlatywach o telewizji, bo sam telewizji nie oglądam. Właśnie dlatego, że telewizja po prostu kształtuje to, w jaki sposób ludzie myślą i często nie mają oni na tyle dużo oleju w głowie, żeby się zastanowić, wiesz, na ile coś jest prawdą, tylko przyjmują tak jak leci. No i w związku z tym... Wiesz, no fajnie jest być w telewizji, jeżeli chcesz przemycić coś fajnego i mieć jakiś pozytywny wpływ na ludzi. Ja zawsze staram się, pomimo tego, że, wiesz, tu chodziło o taniec, a nie o boks, to jakby moje przesłanie jest takie samo, tak? Bądź, wiesz, najlepszą wersją siebie, to co robisz, rób z pełnym zaangażowaniem, wiesz, poprawiaj swoje życie i życie ludzi wokół ciebie, wiesz, po prostu pozytywny przekaz, tak? Bo mimo tego, że tutaj chodziło o tańczenie, a w moim normalnym życiu chodzi o to, żeby kogoś uwalić, nie? Ale to jest kolejny jakby taki stereotyp, który mam wrażenie przełamujesz. Nie wiem, takie to przełamowanie stereotypów. Nawet patrząc na komentarze, jakie były po naszym pierwszym podcaście i w ogóle pod twoimi wywiadami, jest to, że o, nie spodziewałem się, że bokser albo że on może być tak inteligentnym gościem. O, nie spodziewałem się czegoś takiego, nie? A też zauważyłem, że bardzo jakby, nie wiem, czy to robisz naturalnie, czy pilnujesz się w wywiadach mocno, żeby nie wchodzić w żadne głupkowate gadki. Nie wiem, czy to jest celowe, jak ktoś próbuje cię podpuścić jakimś głupim pytaniem, to na nie odpowiadasz tak po prostu, że mam wrażenie... Ale musiałbyś mi podać przykład. Dla mnie najfajniejsze było z Kamilem Gapińskim, nie? No. Pozdrawiamy Kamila, bo on czasami śledzi. Pozdro, Kamil. Kiedy on próbował coś podłapać o temat o siostry, tak. To w ogóle też zauważyłem, że jak pojawia się temat twoich sióstr, tak. To u Izu włącza się lampka opiekuńczego brata.
Wiesz co, no bo że nie ma pierdolenia tutaj. Ja to nie ma pierdolenia, szczerze, nie? Ja, to nie ma pierdolenia. Słuchaj, jakby naprawdę mu zależało na mojej siostrze, to sam by zdobył do niej numer, wiesz, na takiej zasadzie, nie? Ale... No to kurde, ja na pewno nie chcę mieć takiego szwagra, który przychodzi do mnie i wiesz, i próbuje ode mnie wyłuskać numer do mojej siostry, nie? Ale chodzi, wiesz, zauważyłem, że po prostu, że jakby też, wiesz... Nie przejdzie. Że, to nie przejdzie, ale też zauważyłem, że po prostu... Jakby tak, wiesz, jakby starasz się, żeby twoja postać, nie wiem, to może jest moje wrażenie, była bardzo spójna, nie? Że jakby no ty zostajesz, nieważne jakie jest pytanie, zostajesz tym Izu, którym mam wrażenie masz w swojej głowie, nie? Wiesz co, tak, wiesz, masz rację, wiesz, no bo dla mnie spójność jest w życiu bardzo ważna, tak? Są tematy, na które najzwyczajniej w świecie nie chce mi się rozmawiać, bo jakby, wiesz, nie lubię jakby propagować głupoty i jakiejś takiej głupkowatości, tak? Pomimo tego, że mówię, no fajnie jest się pośmiać i tak dalej, i tak dalej, ale są tematy, na które można, wiesz, luźno porozmawiać i nie spinać się przy nich, bo też nie jestem tak osobą, ale no ty, no jestem po prostu taki, jaki jestem, no wiesz, i wiesz, specjalnie nie muszę udawać, ale... Ale wiesz, bo to jest takie kuszące, nie? Być śmiesznym w telewizji, śmiesznym w wywiadzie, powiedzieć coś głupiego. Tak. I wiesz, ja mam wrażenie, że na przykład Michał Materla miał taki moment, którym się musiał zmierzyć i do teraz chyba się mierzy, że każdy spodziewał się, że Michał powie coś śmiesznego. Bo ma poczucie humoru. Kurde. I teraz jest, wiesz... Hej, nie? Co tam, powiedzmy sobie tam, wiesz, zrobiłeś? I jest oczekiwanie, że powiesz coś zabawnego, a ty mówisz, tak. Słuchaj, wiesz co, no jak chcesz telefon mojej siostry, to ona ma chłopaka, przykro mi. I wiesz, jest... I ząg. I koniec, nie? No. I nagle, wiesz, robisz też z poważną miną, kurde, bokserską, kiedy nagle Kamil sam mówi, że przechodzą go dreszcze na przykład, nie? Bo... Nie spodziewał się takiej sytuacji, nie? Jakby to gdzieś tam sobie widzę, że wiesz, pilnujesz co, tego. Wiesz co, ja pilnuję tego, żeby być po prostu sobą, żeby być w zgodzie ze sobą w każdej sytuacji. Czasami mówię, można, wiesz, zastosować jakiś tam unik, jeden albo dwa, ale ogólnie praktycznie na każdy temat można by porozmawiać, tylko nie zawsze to ma sens, więc jasne. Wiesz, no ja ci powiem tak, wiesz, to jest taki mój przykład na to, jak ja rozumiem spójność właśnie ze samym sobą. Mogłaby być taka sytuacja, żebyś powiedział teraz, wiesz, tutaj dowcip jakiś, tak? I ten dowcip by tak naprawdę mnie nie śmieszył, w związku z czym patrzyłbym ci prosto w oczy i bym się nie śmiał. I szkoda, miałem przygotowany. Słuchaj, to by była bardzo niezręczna sytuacja, tak. Nie? Tak. Ale ja pozostałbym w zgodzie sam ze sobą. Mógłbym natomiast, wiesz, zastosować takie, wiesz, zmiękczenie i ty byś powiedział ten dowcip, ja go nie skumałem zupełnie, ale się śmiejemy razem, tak? Jest rozluźnienie. Więc całe życie to mam. bardzo... Ty, ale tu masz sytuację, nie? Tak. Mówisz ten dowcip, ja patrzę ci w oczy i nic się nie śmieje. Nałożyłbym taki śmiech to na audycję potem, nie? No nie, no takie, wiesz, no. Ale wiesz co, bo też jakby przez to, że moja sytuacja życiowa się sporo zmienia i mam dziecko w drodze i naprawdę sporo, dużo ostatnio myślę o swoim życiu i rozmawiałem o tym z paroma osobami, takimi, których cenię, których jakby obserwuję sobie z boku i myślę, że mają w swoim życiu bardzo taką właśnie, kurde, fajną drogę wytyczoną i ona jest połączona z tym, że oni bardzo dużo jakby sobie odpowiedzieli pytań na własny temat. I mam wrażenie, że jesteś taką jedną z tych osób i nawet szczerze mówiąc, czasami wracałem do naszej rozmowy pierwszej, którą tu mieliśmy, potem gadałem o tym z Grzesiem Sęczukiem, naszym wspólnym znajomym, potem pomyślałem z Maćkiem Bielskim i jakby też jakby dużo przemyśleń na temat życiowej dyscypliny mam. I myślałem sobie, że w ogóle zahaczyć o to, zresztą nawet sam to powiedziałeś, że jeżeli coś robić w swoim życiu, to robić to dobrze, nawet jeżeli jest to jakieś zadanie, nie? I powiem ci jakby... Wiesz co, nawet nie tylko dobrze, ale najlepiej jak potrafisz, wiesz. W danym momencie, wiesz, nie ma tego, co będziesz robił za miesiąc albo co robiłeś miesiąc temu. W danym momencie możesz, jesteś tu, gdzie jesteś i możesz zrobić tylko to, co możesz zrobić, nie? I nie jest ci dane to, że jutro, wiesz, będziesz miał kolejną szansę. Bo tylko, tak nie jest. Tylko małe pytanie bardziej jest takie, wiesz, w życiu codziennym, nie? W życiu codziennym, że co? Że na przykład... Jedną rzecz, która jakby słuchając innych podcastów, jest taka, Arystoteles to w ogóle powiedział, że dyscyplina daje wolność. I to jest hasło, które mi się bardzo mocno odbija w głowie. Tak. Że po prostu jeżeli w swoim życiu wykonujesz wszystkie rzeczy, które są po prostu twoimi obowiązkami dziennymi tak. I robisz je bez odkładania w czasie, bez pierdolenia, po prostu je robisz, bo albo nawet jeżeli chcesz czy nie chcesz, musisz je zrobić, bo one tak są. Czy to jest wywalenie śmieci, czy to jest pójście na trening, czy to jest... Cokolwiek, nie? Ja to nazywam robienie roboty, nie? No wiesz, no kurde... Jakkolwiek to nazwiesz. Jakbyś, wiesz, no robotę trzeba zrobić, no. Tylko, wiesz, to połączenie tego wszystkiego jeszcze z taką trudną nakładką rzeczy, które lubisz i które nie lubisz.
I jakby odpowiedzenie sobie, którą, bo gdzieś tam na tą drogę, mimo dyscypliny, drogę szczęścia trzeba obrać, żeby nagle nie wpaść w jakąś głupią rutynę, które po prostu okaże się, że robisz fuj rzeczy, które cię w ogóle nie interesują. Nie? Tak. I teraz pytanie jest właśnie, wiesz, tak do ciebie tak naprawdę, bo ty, mam wrażenie, sobie dużo rzeczy poukładałeś w głowie. Nie? W ogóle jak, szczerze mówiąc, tak naprawdę trochę poradnikowo, jak do tego dochodziłeś, nie? Co, czy to jest naturalne, ja czy... Powiem, nie, wiesz co, dobra, z jednej strony ci powiem tak, mówię, przeczytałem mnóstwo książek, które teoretycznie powinny mi w tym wszystkim pomóc, tak? Później miałem taki okres, gdzie po prostu, wiesz, uczyło mnie życie i życie uczy zawsze najlepiej, więc też jakby trzeba znaleźć taką, wiesz, równowagę pomiędzy, wiesz, tym, czego się nauczysz gdzieś tam od kogoś, a tym, co jakby zweryfikuje samo życie, więc wiesz, no, ja ostatnio chodziłem po znajomych i zadaję im pytanie, czy oni rozkminili już życie. Wiesz co, chodzi na takiej zasadzie, że jakbyś miał rozkminić życie, jakbyś mi miał dać jakąś radę, to weź jakąś taką podaj, nie? Bo ja absolutnie nie jestem w takiej pozycji, nie czuję się, żebym był w takiej pozycji, żebym mógł mówić, że mam poukładane. Myślę, że to jest na takiej zasadzie, że dochodzę do jakiegoś momentu, gdzie czuję, że po prostu ogarniam to życie niesamowicie i jest jeb, kurna, i wszystko, kurde, wiesz, się odwraca do góry nogami, wiesz, następuje zmiana, która jest jedyną pewną, wiesz, rzeczą w życiu i wiesz, i trzeba znowu zacząć składać i układać, ogarniać sytuację na nowo. Więc to tak naprawdę nie jest, że to jest sytuacja konstant. To jest, wiesz, sytuacja, że wiesz, rzeczy się wymykają spod kontroli, a my dzięki swojej woli, dzięki jakiejś takiej dyscyplinie, dzięki wierze w to, że jesteśmy w stanie ogarnąć każdą sytuację, niezależnie od tego, jaka by była, powoli zaczynamy, wiesz, przechalać szale zwycięstwa na swoją stronę, a często jest tak, że po prostu idziesz i nawet nie widzisz drogi. I nie wiesz, co się tak naprawdę wydarzy, nie? Wtedy potrzeba takiego zaufania, wiesz, myślę, zaufania do samego siebie, że po prostu okej, wiesz, idę, to jest ta droga, na pewno będzie dobrze, wiesz, idę i nagle, wiesz, po tygodniach albo po miesiącach wychodzi światło. Więc to nie jest tak, że wiesz, w każdej sytuacji można mieć odpowiedź na każde pytanie, bo to nie ma takiej możliwości. Oczywiście, nie? Tylko właśnie zastanawiam się, wiesz, jaką etykę pracy przy tym wszystkim trzeba przyjąć, żeby dochodzić do tych momentów właśnie olśnienia, jak to nazywasz, nie? Żeby, może nie olśnienia, bo to takie pretensjonalne, ale do tego, co sobie założyłeś, ten cel może nie zawsze będzie na końcu taki sam, jak był na początku, nie? Bo to wiadomo, życie się jakby zmienia, ale tak... Wiesz, to jest jakby, to jest trudne, nie? Ja myślę, że trzeba iść, wiesz co, chodzi? To jest na takiej zasadzie, że nie masz, życie, no, wiesz, nie czeka na ciebie, kurde, nie masz opcji, żeby, wiesz, się zaszyć w domu, kurde, na tydzień poleżeć się zastanowić, czy masz iść w lewo, czy w prawo, tak? Trzeba po prostu iść, trzeba robić swoją robotę, w danym momencie musisz ogarnąć to, na co masz wpływ, wiesz co, chodzi? Czasami to jest ty, no rano mogę wstać i iść do pracy, no i zrobić taką pracę, jaką mogą zrobić, tak? Czuję się chujowo za przeproszeniem dzisiaj, no to zrobię, wiesz, trochę gorszą niż normalnie, a to też będzie moje 100% na dany dzień, wiesz co chodzi? I w związku z tym, idziesz do przodu, jakby cały czas się poruszasz do przodu, wiesz, bo mimo tego, że nie musi być idealnie, ale ty nie stoisz w miejscu, nie załamałeś się, nie stwierdziłeś, że o, teraz, wiesz, obrażony na cały świat, wiesz, na przykład tak jak ja, wiesz, o, teraz muszę tańczyć w telewizji, wiesz, patrz, jak mnie skrzywdzili. No. Wiesz, no takie sytuacje, pretensje o co? I do kogo? Nie, no tu akurat nie wiesz. No ale jasne, to jest taki rozumiem. Przykład, wiesz, czy ja bym wolał? Ja bym wolał robić coś innego. Ja bym wolał w tym momencie trenować i boksować, no bo to jest moja największa zajawka. Ale zdecydowałem się, że to zrobię i powiedziałem, że zrobię to najlepiej, jak potrafię. I tyle. I zrobiłem. I jestem z tego bardzo zadowolony. Moja żona często powtarza, kiedy ma załamania w pracy, że jak właśnie tak sobie gadamy, że no generalnie lubi swoją robotę, ale często powtarza, że albo się ma pracę, albo się ma karierę. I to jest podejście, tak. Że albo po prostu będziesz to robić i po prostu przybijać pieczątkę, że tak powiem, albo zrobisz z tym, kurwa, co się da, tak żeby być tym najlepszym i iść do góry. To jest w ogóle też takie mądre i to tak się wymsnęło kiedyś przypadkiem, ale to jakby to się łączy gdzieś z tym wszystkim, gdzieś te elemenciki sobie zbieram, że właśnie, kurde, jak właśnie siebie nie oszukiwać, nie? Jak siebie lubić, nie? Jakby często właśnie... Czy to wiąże się z głupim treningiem, czy z czymś takim, łapie się na przykład, że a, tam miękne, nie? Że tam sobie wymyślam sobie różne rzeczy, że czemu nie. Łapie się na tym, że kurwa, jak ja tak nie lubię tego Piotrka. Tak właśnie nie lubię tego gościa w sobie, który mówi, wiesz co, jest, nie wiem, tak jak wczoraj, zła pogoda, nie? Tak. Mimo, że nie jest aż tak zła. Nie jest aż tak zła. I poprzedłem, pobiegałem na przykład i wróciłem i mówię sobie, no kurde, i po co? Znowu to robiłem, nie? A robiłem to pół dnia. Znowu sobie mówiłem, że nie.
I to są takie drobne, jakieś takie głupie rzeczy, czy tam nawet właśnie, wiesz, w domowych obowiązkach, czy nawet z głupim, nie wiem, psem, wiesz, czy dzieckiem, no, które idzie w drodze, nie? Z drugiej strony, wiesz, to, o czym ty mówisz, to jest taki, wiesz, dialog wewnętrzny, wiesz, no to jest, wiesz, to jest jakby bardzo szeroki temat, ale każdy, wiesz, w jakiś sposób tam ze sobą gada i się motywuje w pewien sposób. I teraz... Wiesz co, Izo, ale ja nie wiem, czy ja tak ze sobą rozmawiałem kiedykolwiek, jak teraz rozmawiam, bo zawsze sobie myślałem, a tam co lubię, co nie lubię, ale teraz no. Robię to tam na maksa szczerze, nie? Robię na maksa szczerze, nie? Ty, no i to jest, wiesz, no, to jest bardzo ważny element, no, bo, wiesz, no, można siebie oszukiwać, no, ale jak długo, tak? I później przyjdzie w pewnym momencie, wiesz, czas rozliczenia. Sam ze sobą, wiesz, nikt cię inny nie rozliczy. No, sam się rozliczysz na zasadzie, ty, dobra, minęło kolejne 10 lat i co ja przez te 10 lat robiłem? I ty, czy to jest coś, co ja chciałem robić, czy coś, co ja uważałem, że powinienem robić, tak? Gdzie ja w ogóle jestem z tym wszystkim, nie? No bo ty też miałeś w swojej karierze taki długi chyba okres rozkminy właśnie siedząc tu w Polsce. Miał. I w końcu wyjechałeś na długi, długi czas i żeby było zabawniej, wróciłeś teraz do Polski. Tak, i wróciłem, żeby tańczyć. Tak, no. I wiesz, i to jest, daje do myślenia, wiesz, szczerze mówiąc. To jest bardzo fajna rzecz, dlatego że mówię o tym, jak życie jest nieobliczalne, no. Bez kitu, bo ja sobie momentami myślałem, ty, jak to się stało? Mówię, jednego dnia tutaj jestem, wiesz, w Nowej Zelandii, nokautuję, wiesz, ludzi, a kolejnego dnia jestem, wiesz, w Polsce i w tańcu z gwiazdami. Wiesz, moje życie się bardzo zmieniło przez to ostatnie pół roku w zasadzie. Tak. I to był fajny czas dla mnie, dlatego że był ciężki. Była nowa sytuacja i po prostu musiałem, wiesz, i sprostać, wiesz, naprawdę no mnóstwo rzeczy, które nie powiedziałbym, że były mi znane, znajome wcześniej. Na więc... przykład. Jeżeli możesz przydać przykład. Wiesz co, przede wszystkim zupełnie inny klimat, wiesz, ja w Vegas, wiesz, otaczam się, wiesz, trenerem, Parkerem, synem trenera, czyli głównie są, wiesz, faceci i ogólnie to, wiesz, siedzimy w gymie i trenujemy bestie, nie? Tak, pocimy się. Ten klimat. Tak, no. I wiesz, no i szczerze, no ja uwielbiam to. Lubię to, plus, wiesz, lubię ludzi z jednej strony, a z drugiej strony lubię też być sam, więc tak naprawdę te proporcje tam są idealnie zachowane. Robię trening, później mogę sobie posiedzieć, wiesz, w pokoju, posłuchać muzy, nie wiem, poczytać książkę, cokolwiek, ale jakby mam tam fajne proporcje. Natomiast tutaj byłem w takim, wiesz, świecie na zasadzie, jestem w telewizji, otaczam się ludźmi na co dzień, wiesz, nie mam przeciwnika na przykład, wiesz, w ringu czy coś takiego, tylko mam partnerkę taneczną, tak, i muszę, wiesz... Z kobietą, i jest tak, ona z przeciwnikiem, kobietą, nie? Więc muszę... No powiem ci, to jest też test charakteru, nie? Więc wiesz, dokładnie. Myślę, że nigdy nie byłem w życiu w takiej sytuacji, gdzie sobie tak nie mogłem po prostu wyjść i powiedzieć, wiesz, nara. No. Więc to też, wiesz, było... Po prostu fajne, ciekawe doświadczenie, z którego przede wszystkim wyciągnę wnioski, bo ja staram się z każdej sytuacji, która mnie spotka w życiu, wyciągnąć coś pozytywnego dla siebie w taki sposób, żeby to dawało mi kopa na przyszłość, tak? Czyli takie wnioski, które będą mnie budowały, a nie po prostu, że coś przeszedłem i jakby nie przerobiłem tego do końca. Nie? To jest dla mnie ważny element, żeby po prostu zamykać furtki i cieszę się, że ta furtka została zamknięta, wyciągnąłem z tego wnioski, pozytywne wnioski, takie, które po prostu będą na pewno dla mnie dobrą energią na przyszłość. Ale ten powrót do Polski to był taki dla ciebie oczywisty krok, bo ja takie miałem wrażenie, że w pewnym momencie nie wiem, nie ma chyba osoby, sportowca, który się może na Polskę bardziej obrazić niż ty, nie? No kurde, wiesz, też w wywiadach podkreślasz bardzo często, że lata 90. Na ulicach polskich to nie były złote lata, że tak. Było ciężko. Potem kariera sportowa też, kurde, musiałeś wyjechać. Tak. I wiesz, jest dużo argumentów takich, które mówią, kurde, może po prostu lepiej wyjechać, bo jak tylko wyjechałeś, to wszystko ruszyło w fajną stronę. I czy nie lepiej po prostu, wiesz, zostać za tym oceanem? Ale wiesz co, to nie jest do końca tak. Pierwsze, nie ma co się obrażać, dlatego że... Nie chodzi o obrażanie, tylko po prostu, wiesz, kurwa, może po prostu tam jest fajnie. Nie, wiesz co, bo z perspektywy czasu tak naprawdę ja widzę to, co jest dobre. Ja też sobie myślę o tym, że ja na przykład w Polsce nie szukam tego, czego tutaj nie ma. Rozumiesz? Nie przyjeżdżam tutaj, wiesz, po to, żeby, wiesz, ludzie mnie wszyscy kochali i nie szukam akceptacji. Tak, rozumiesz, cię kochają. Tak? Ja lubię siebie w tym momencie i z tego jestem zadowolony. Uważam, że każdy powinien lubić siebie takiego, jaki jest. I to jest tyle. Ja nie proszę nikogo o to, żeby, wiesz, zaakceptował mnie takiego, jaki jestem, bo to nie jest mi potrzebne w tym momencie. W związku z czym ja przyjeżdżam, bo ja uważam,
że w Polsce, wiesz, tyle się wydarzyło dobrych rzeczy w moim życiu, że Polska w dużym stopniu mnie ukształtowała, w związku z czym to jest taki hołd, wiesz, do miejsca, w którym się urodziłem i zamierzam, ja będę decydował, jaka będzie moja postawa wobec czegokolwiek, tak? To, że przydarzyły mi się takie, a nie inne rzeczy, wcale nie muszą wpływać na to, żebym ja, wiesz, teraz pamiętał tylko te złe, a nie zapamiętał tych wszystkich dobrych, no wiesz, no, co by nie było, podsumowując swoje życie, no to na pewno tych sytuacji dobrych było dużo więcej niż złych, kumasz? To jest tylko i wyłącznie, wiesz, znowu to podejście, tak, albo pesymistyczne, albo optymistyczne i ja wybieram to optymistyczne, no. Skitu, no, ja inaczej nie potrafię na to spojrzeć i chyba nawet nie chcę, bo jakbym nie patrzył tak trochę wybiórczo, no to sytuacja mogłaby być inna, wiesz. W sytuacji nawet tym, że gdzieś tam byłem blokowany, nieblokowany, z promotorami mi nie wyszło, ja nie, na nikogo nie jestem obrażony. Wiesz dlaczego? Dlatego, że oni zrobili to, co mogli, czyli spróbowali ze mną wejść w układ, który był niekorzystny dla mnie, a ja zrobiłem, co ja mogłem. Nie wszedłem w ten układ. I teraz nie jestem na nikogo obrażony, tak? Ja byłbym obrażony, gdybym został w tym. Wtedy byłeś obrażony. Wtedy byłbym zły, tak. Rozumiesz? Mhm. Wtedy byłbym zły. Ale to się nie stało, więc teraz, wiesz, każdemu mogę spokojnie przybić piątkę i bez problemu idę przez życie, wiesz, no, to jest właśnie to. My zawsze mamy wybór. Często nam się wydaje, że go nie ma, czasem ludzie, nie wiem, są przekonani o tym, że nie mają wyboru i w jakiej sytuacji muszą trwać, ale to nie jest prawda. To wymaga dużo odwagi, nie? Tylko odwagi i trzeba zapłacić cenę. A jaka była twoja cena na główna? Moja cena była taka, że nie boksowałem długi czas. Moja cena była taka, że musiałem wyjechać na drugi koniec świata, tak naprawdę nie mając żadnych gwarancji, że to się powiedzie. Wiesz, na zasadzie wszystko, to albo faktycznie. Nic, ty, no. To faktycznie. Wiesz, pojechałem, wiesz, i wielu ludzi nie wie o tym, że zanim trafiłem na obecnego trenera, przerobiłem 5 innych trenerów, wiesz, w Stanach Zjednoczonych, że miałem innego menedżera, zanim trafiłem na tych dobrych, właściwych ludzi, których wierzyłem, że w końcu napotkam. Więc... I musiałeś ich znaleźć w Nowej Zelandii, co jest w ogóle zabawne, nie? Wiesz, na serio. Nigdy nie wiesz, tak. Gdzie spotkasz odpowiednich ludzi, ale jak jesteś odpowiednim człowiekiem, to ci ludzie po prostu do ciebie, w końcu ich do siebie przyciągniesz i tak jest, gdzieś tak jest, wiesz. Ale to mówię, to nie jest kwestia siedzenia i medytowania, tylko trzeba zapierdalać, no. I no, bez tego i tak nic nie będzie. No, wiesz, jak pomyślę, że moja żona też przyjechała do Polski na Erasmusa i tu się spotkaliśmy tak naprawdę, no. To też jest, świat się gdzieś spotyka, ale bo też zresztą nie chcę jakoś tak mocno rozwałkowywać, ale też w swoich wywiadach, powiem, coraz więcej osób to pyta i zauważyłem takie trochę tak nieśmiale, nie, o te twoje właśnie dzieciństwo troszeczkę, nie, aha. I o bójki, wiesz, bycie, to 90. lata na Żabiance. Tak. To faktycznie, bo powiem ci tak, moje perspektywy, jak cię pierwszy raz spotkałem, to było w liceum i no wcześniej znałem twoją siostrę Łemę. To tak na cześć tylko generalnie i ja w liceum nie przypominam sobie, żeby na przykład było jakieś w ogóle agresja w twoją stronę na przykład, nie? Czy w ogóle to do siostry, więc tak jakby, tak wiesz, chciałem się jakby zapytać, czy faktycznie, wiesz, kiedy pierwszy raz miałeś bójkę na tle rasowym, że tak powiem, w Żabiance i czy to było faktycznie częste? Nie pamiętam, ale też musisz zrozumieć jedną rzecz, że te takie sytuacje napięte na ogół wynikały z pewnego rodzaju takiej ignorancji, wiesz, no. W miejscach, w których ja mieszkałem, wiesz, gdzieś tam na osiedlu, czy w szkole, tam były sytuacje, gdzie, wiesz, trzeba było się szczepić na chwilę, tak, z kimś. Ale ogólnie, wiesz, był luz, tak, no człowiek, który, wiesz, mnie widział gdzieś tam codziennie, się przyzwyczajał, albo chodziłem z nim do jednej klasy, od pierwszej klasy podstawówki, no nad czym się tutaj zastanawiać, wiesz, nad moim innym kolorem skóry, rozumiesz? To jest na zasadzie, jeżeli z czymś obcujesz, to coś jest, staje ci się bliskie i nie rozpatrujesz tego, wiesz, w kategoriach, wiesz, czy on jest inny. No, ale bardziej chodzi o ludzi, którzy się nie znali właśnie, którzy... Tak, a takich, wiesz, no zawsze gdzieś tam byli, w związku z czym... Kiedy miałeś pierwszą bójkę, pamiętasz? Jakąś taką, wiesz? W ogóle bójkę, kiedy pierwszy raz... Ale jaką bójkę mówisz? No, no pewnie jakąś, no taką, wiesz, że poszły pięści, nie? No to nie pamiętam, no takie rzeczy było mnóstwo, no takie rzeczy na pewno już w przedszkolu były, no. Tylko ja ogólnie wiesz, no, ja nie byłem duży, byłem ogólnie dużym dzieckiem i raczej nie miałem, problemu z ludźmi w moim wieku, a nawet starszymi tam o trochę, no. Tak? To jedyne, co mogło się wydarzyć, to ktoś, wiesz, dużo starszy ode mnie mógł mnie zaczepić albo, wiesz, grupa ludzi. Tak więc zawsze tak to wyglądało i no. I radziłeś sobie? Radziłem sobie. Kiedyś pamiętam, wysłałem ci linka do jakiejś tam tej jakiejś strony, jakiejś tam skinheadowskiej, gdzie byłeś na liście, tak. Na celowniku. I pomyślałem sobie, kurde, może tak wyślę to Izu, żeby zobaczył, że coś jest. I twój komentarz był, a co oni mi, kurwa, mogą zrobić?
I to było, bo tak sobie powiedziałem, faktycznie, nie? Że to jest chyba perspektywa, którą mi się wydaje, wiesz, jakby ciężko mi wejść te buty, nie? Ale tak. Faktycznie, nie? Bo nie sądzę, żeby ktokolwiek, wiesz, z odwagą cywilną podszedł do ciebie. Ale ja ci jeszcze wytłumaczę jedną rzecz, dlatego że to nie jest tak, że oni nie mogą, wiesz, na zasadzie... No, wiadomo. Jakby chcieli, wiesz, jakby chcieli, jakby to był ich cel i wiesz, i wiesz, żeby sobie postawić za cel, że słuchaj, że dojedziemy i zupełnie pójdziemy w 10, kurde, i wiesz, obijemy go baseballami albo coś takiego, czy mogliby to zrobić? Mogliby. Kosztowałoby to paru zdrowia na pewno, ale... Po co, ale no? Tak, no racja, nie? Że wiesz, no bo tak... I na pewno nie odszedłbym sam. Pytam, bo wiesz, no to nie chcę zahaczyć jakąś dobrą zmianę, ale no robi się w Europie mocne napięcie w ogóle, nie? Na takim tle i w Trójmieście na przykład widzę się coraz więcej chłopaków, wiesz, z ogoloną głową i w ciężkich butach i zastanawiam się po prostu, czy to nie jest jakaś głupia pętla, w którą wracamy, czy nie i niestety tak, wiesz, tam, bo myślę, że ty jesteś już poza tym nawiasem, nie? To jest strach przede wszystkim, wiesz. Mm-hmm. To jest strach przede wszystkim, który gdzieś tam da się wyczuć. Ja ostatnio wspominałem o tym, że jak byłem w Stanach właśnie gdzieś tam obserwując nawet swojego Facebooka, to wiesz, widząc posty wielu znajomych, to ja pierwsza moja myśl właśnie tak patrząc z perspektywy i z dystansu, to jest kurde, tylko nie panika, tylko nie strach, dlatego że w takiej sytuacji no po pierwsze może wyniknąć jakaś, wiesz, ogromna burda, to jest jeden element. A po drugie, tak naprawdę dużo łatwiej jest nas kontrolować i zmanipulować. Dokładnie. Do tego, żeby po prostu, wiesz, ograniczyć wolność w państwie i jeszcze inne głupoty, wiesz, no to nie jest temat, który tak naprawdę sam potrafiłbym rozwiązać, no bo, wiesz, ja nie wiem, wiesz, jakie jest właściwe postępowanie, wiesz, no. Jasne. Naprawdę, wiesz, no nas, tak, wiesz, zupełnie czysto instynktownie, no to dawaj, kurwa, idziemy na wojnę, wiesz, kurwa, jak wjadą, to my z nimi pojedziemy, wiesz, no. Jasne. Ale długofalowo, jakie jest najlepsze, co można zrobić tak naprawdę w tej sytuacji? Co można zrobić, żeby długofalowo to miało pozytywne skutki, wiesz, dla Polski, dla mieszkańców Polski i żeby przede wszystkim człowiek się tutaj czuł bezpiecznie, czuł, że może się tutaj rozwijać. Dużo, wiesz, dużo spokoju, dużo tak. Spokoju i... Bo taka, wiesz, panika... Przepraszam, no tak jeszcze z pół godzinki może, okej? Okay? Wiesz, przepraszam. Bo, właśnie to jest ten element, nie? Czy właśnie, mówię, no strach, panika, wiesz, no to niczego dobrego, wiesz, nie wnosi, nie? Mm-hmm. No tak, no to jest ja to. Mówię, ja nie znam rozwiązania, no bo z jednej strony, wiesz, czasami sobie myślisz, a wiesz, oni są agresywni, to my bądźmy agresywni, wiesz, pojedziemy z nimi, wiesz, i tak dalej, no spirala się nakręca bardzo ostro. Bardzo szybko, tak samo. I bardzo szybko, wiesz, tak. No później się może, wiesz, wymkną się sprawy spod rąk i wiesz, i będziemy mieli kolejną wojnę, no. Oby nie, ale jak będzie wojna, to idę w twoim oddziale na pewno, nie? Albo wyjeżdżam razem do Las Vegas, to jest ten kierunek chyba szybciej, nie? No właśnie, jesteśmy tuż przed twoim wyjazdem tak naprawdę, więc powiedz w ogóle, jaki jest plan teraz dla Izu, kiedy już wróciłeś wiesz i co dalej? Plan jest bardzo prosty. Wylatuję 23 do Las Vegas, tam będzie, wiesz, ponowne spotkanie z trenerem i z całą ekipą. I co, no będę pracował nad tym, żeby jak najszybciej wrócić na ring. Czyli no ja mówię, patrzę na wszystko krok po kroku, więc najpierw, wiesz, pierwszy tydzień, drugi tydzień treningu. Nie mogę się doczekać sparingów nawet, naprawdę. Mm-hmm. A więc to już będzie mi dawało jakiś taki, wiesz, smaczek samej walki. A z tego, co się zapowiada, to jeszcze nie są potwierdzone rzeczy, ale mogę już powiedzieć, że 21 lipca najprawdopodobniej wrócę na ring i stoczę swoją pierwszą walkę w tym roku. Z tego, co widzę, to może to być ponownie Nowa Zelandia, pomimo tego, że już nie spodziewałem się, że tam będę boksował, ale będzie to transmitowała telewizja Polsat. Później kolejna walka, o której jeszcze nie wiem, gdzie dokładnie ona będzie. No i duża walka ma być 5 listopada na Polsat Boxing Night. Tak więc, no mówię, minimalnie 2 pojedynki stoczę, maksymalnie 3. Wiesz, no nie mogę patrzeć za daleko w przyszłość. No tak. Najpierw trzeba wejść do ringu i zrobić swoją robotę, a później będziemy myśleć dalej. No ale tak, no z mojej perspektywy to wszystko wygląda bardzo obiecująco. Czyli 3 walki w tym roku, jeszcze w tym roku? Tak. To intensywnie. Tak. To jest naprawdę... Takie jest założenie, ale tak, wiesz, no w moim teamie tak się pracuje, no. Mhm. W zeszłym roku było 5 walk, w tym założyliśmy rzeczywiście pierwszy rok, zaczniemy spokojnie, ale jak już wejdziemy, to wejdziemy, wiesz, na grubo. Wejdziemy na grubo, więc
Więc no co, no nie mogę się doczekać. Nie? Jestem ciekaw tego, jak wiesz, moje ciało zareaguje na to wszystko, jak sam będę się czuł. I jestem bardzo optymistycznie nastawiony, dlatego że jest duży głód walki i to jest chyba najważniejsze. No. Porobiłem mnóstwo innych rzeczy, wiesz, było trochę promocji związanej z moją osobą, był ten taniec, było mnóstwo wywiadów i wiesz, pojawiło się takie grono, parę osób, wiesz, ale rzeczywiście ludzi, którzy pracują wspólnie ze mną nad tym celem, który sobie wytyczyłem i z nimi tutaj wykonaliśmy dobrą robotę, a teraz czas wracać do ringu, bo jakby na pierwszym miejscu jednak jest wynik sportowy. Nie zapomniałem o tym i będę dalej ciężko pracował na to, żeby te efekty były. To też warto zaznaczyć, że gdzieś jakieś takie 3 tygodnie, 4 po tym naszym pierwszym podcaście pewien młody chłopak przystojny do mnie zadzwonił w środku nocy, mówiąc: kurwa, ten Izu to jest genialny człowiek, pierwszy raz go słyszałem, nie spodziewałem się, kim on jest, Boże, musisz mnie z nim poznać. I potem niedługo poznałem cię z Grzesiem Stańczukiem, twoim aktualnym PR menedżerem. Zgadza się. I muszę powiedzieć sobie, już mówiliśmy, rozmawialiśmy przed podcastem, że jest to jeden z fajniejszych w ogóle rzeczy, która się wydarzyła dla mnie chyba w zeszłym roku, że was w ogóle poznałem i że to się tak super ułożyło, jak widzę wasze zdjęcia teraz wszędzie szalejących po mediach, to jest fajna sprawa, więc... Nie, super sprawa, rzeczywiście, wiesz, Grześku, pozdrawiam cię, bo wiem, że będziesz to słuchał, bo słuchasz wszystkiego. Tak, Grzesiu jest. Co ma jakąś wartość. Grzesiu też był w podcaście, więc możecie do niego wrócić, Grzegorz Stańczuk. Tak jest, wiesz co, ja ci powiem szczerze tak, że Grzesiek jest fajnym gościem i to jest na pierwszym miejscu, bo ja osobiście lubię pracować z ludźmi, których lubię i szanuję, no to chyba każdy tak ma, ale oprócz tego jest po prostu bardzo dobry w tym, co robi i ja jakiś czas temu mówię, wiem mu o tym, że ja się otaczam bestiami i tak rzeczywiście w moim życiu jest, wiesz, mój menedżer w Stanach to jest naprawdę bestia, mój trener bestia, Joseph Parker, który za chwilę będzie walczył o eliminator, pozycję numer 1, to też jest bestia i Grzesiek Stańczuk to też jest bestia, więc wiesz, z kim się zadajesz, tym się stajesz i wiesz, i fajnie mieć takich ludzi i z nimi właśnie dążyć do tych najwyższych celów, bo zawsze się mówi o tym, że droga jest najważniejsza, nie? No i rzeczywiście tak jest. Jak mamy gdzieś dojść, to fajnie, żeby to była taka ekipa ludzi, z którymi niezależnie od tego, co się wydarzy, będziemy, wiesz, mieć fajne wspomnienia i będziemy się cieszyć, że udaje nam się razem wygrywać. Więc no jestem bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z tego miejsca, gdzie jestem. Nie mogę się doczekać, wiesz, tego, co się wydarzy w najbliższych miesiącach, ale to tak ze spokojem o tym mówię, bo jestem dobrej myśli. Twój telefon tutaj nie cichnie tak naprawdę, więc dużo się dzieje, ale też od naszej ostatniej rozmowy wydarzyło się sporo w samym świecie boksu, mam wrażenie, bo po naszym podcaście, Wladimir Kliczko, twój sparring partner, tak powiem, utracił tron. Tak. Jestem naprawdę nie chciałem zapytać cię o samą walkę, tylko bardziej o samą postać Tysona Fury. Jak ty na niego patrzysz, nie? Aktualnego mistrza wagi ciężkiej, który jest, wiesz, obtłuszczonym gościem, który gada fajnie, ale sam mówi, że to jest o sobie, że to jest wstyd, że w ogóle jest sportowcem i że, wiesz, że on jest jakby antytezą tego wszystkiego, do czego każdy sportowiec powinien dążyć w pewnym sensie. Wiesz co, ale to, co dla mnie on reprezentuje sobą, to indywidualizm bardzo duży, dystans do samego siebie tak naprawdę, wiesz, bo każdy człowiek, który potrafi się śmiać z samego siebie, jest kozakiem. Taka jest prawda, wiesz, jeszcze będąc na takiej pozycji, gdzie mógłby, wiesz, się lansować na kogoś, kim nie jest, tak, a on, wiesz, wychodzi i kręci z siebie bekę, no to słuchaj, stary, wiesz, dla mnie za to ma szacunek, wiesz, jakby nie uznaję go jako wielkiego sportowca nagle, dlatego że wielkim sportowcem nie jest, wiesz, jest mistrzem sam, świata. Sam się nie uznaje. Dokładnie, więc... jest mistrzem świata w boksie, to jest prawda, ale przede wszystkim ten człowiek wykorzystuje to, co ma. Nie ma nic lepszego,
niż właśnie taki przykład. Na zasadzie to nie jest to bądź tak jak Tyson Fury, tylko bądź sobą. I on jest sobą, on tak naprawdę wyprowadza tych swoich przeciwników z równowagi. Wyprowadził z równowagi Kliczko dużo przed walką, dlatego tą walkę wygrał, bo po prostu Kliczko nie ogarnął tego wszystkiego, co ten człowiek sobą reprezentuje. I to jest jego siła, bo tak na papierze to nie powinien tej walki wygrać. Ale to tylko wyłącznie na papierze, nie? To też była wyjątkowo dziwna walka. Też, wiesz co, no to nie była piękna walka, wiesz, no, tak. Myślę, że jak ci wszyscy mistrzowie, którzy tam byli, starzy mistrzowie, którzy byli na arenie i oglądali tą walkę, to raczej się śmieli, wiesz, widząc coś takiego, bo nie było tam mocnych ciosów, Kliczko to w ogóle tych ciosów nie zadawał, ale wydarzyło się coś wielkiego, no, gościu, który był niepokonany od 11 lat, został pokonany i za to, wiesz, chwała Furemu za to, no, myślę, że, wiesz, stało się bardzo, zrobiło się bardzo ciekawie na rynku bokserskim wagi ciężkiej, wiesz, jest ekscytacja znowu, a to jest najważniejsze w sporcie, no, wszyscy nagle wierzą w to, że są w stanie zostać mistrzem świata i dzięki temu będzie dużo większe zainteresowanie ze strony fanów, no i no, ja sam jestem podekscytowany, jestem ciekaw tego, jak się ułożą te wszystkie, wiesz, rozkład sił w wadze ciężkiej na przełomie 2 lat, no, nie jesteśmy w stanie tego jakby jednoznacznie przewidzieć. Nie jesteśmy. A taka sytuacja jest dobrą sytuacją. Hmm. Jeżeli ty tak myślisz sobie, wiesz, o takich potencjalnych przeciwnikach, masz w ogóle, ustawiasz sobie w głowie jakieś takie marzenia, wiesz, tak jak, nie wiem, Wilder albo jakieś takie osoby, przestałem. Które, wiesz... Wiesz co, przestałem, dlatego że zrozumiałem, że, wiesz, są rzeczy, za które ja po prostu nie jestem odpowiedzialny i warto te rzeczy zostawić odpowiednim osobom. Ja się nastawiłem, że ja będę robił wszystko po to, żeby wygrywać mecz, jak wejdę do niego, niezależnie od tego, kogo tam postawią, tak? Jeżeli mój trener powie, mój menedżer powie, ok, walczę z tym, to wychodzę i walczę z tym i robię swoją robotę. Takie jest moje podejście i wiesz co, jest mi dobrze. Jest mi dobrze, bo ja rozumiem to, że wiesz, oczywiście w ringu ja wychodzę i robię swoje, ale za każdym sukcesem, wiesz, jest cały sztab ludzi i każdy musi wykonać swoją robotę, wiesz, na wysokim poziomie, żeby te efekty były widoczne, nie? To w ogóle sporo zaufania, co? To wymaga sporo zaufania, czy... Tak. Dlatego na samym początku, wiesz, zadbałem o to, żeby pracować z ludźmi, którym mogę zaufać. Jak często takich ludzi odrzucasz, tak powiem? Jak często odrzucasz takich ludzi? Kiedy nagle, jak jest taki, masz taki moment, że mówisz sobie, o kurde, myślałem, że będzie, że to jest to, a jednak... Jednak nie. Nie. Czy instynkt jednak... Nie, wiesz co, wiesz, bo słuchaj, ja nie mówię, to się nie stało od razu, wiesz, no ale jest gdzieś jakiś tam filtr i wiesz, kto nie ma zostać, no to po prostu odpada na takiej zasadzie, ale też się nie zastanawiam na tym, że wiesz, jeżeli coś mi nie pasuje, nie chcę z kimś pracować, to nie pracuję z nim, no. I robię wszystko, żeby nie pracować z takimi ludźmi. I to tyle, wiesz, no nie, że a, wiesz, on jest niedobry dla mnie i tak dalej, wiesz, oszukuje mnie, wiesz, bierze 80%, ja biorę 20%, ale tak i wiesz, taka to jest gra, taka jest, bla, 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 kurde. Nie podoba ci się, to zrób coś, zmień to, wiesz, cokolwiek. Ale mówię, no, jak jesteś w danej sytuacji i wiesz, i tylko płaczesz, no to robisz siebie ofiarę, nie? To w ogóle myślę, że naprawdę tylko, może nie chcę dawać ludziom rady, nie? Ale to, co właśnie powiedziałeś, myślę, że jest dla każdego boksera, który ma ambicje, to jest dobra rada, nie? Właśnie to powiedziałeś, żeby tak. Nie dawać sobie przestrzeni na marudzenie, tylko po prostu wykonywać ruchy, nie? Wiesz, to się we wszystkim przydaje. To się we wszystkim przydaje, bo ja, wiesz, no nie można z góry założyć, że taka jest sytuacja i nic nie możemy zmienić, bo zawsze możemy coś zmienić i zmiana taką jest jedyną w sumie pewną rzeczą w życiu. Ale jak nie wykonasz żadnego ruchu, to nic nie będzie, nie? Wiesz, no, wiele osób mnie też pytało o to, że tak, wiesz, skoro ludzie nie są zadowoleni, to czemu oni nie wyjeżdżają do Stanów i tak dalej, wiesz? No właśnie dlatego, że to jest ryzyko, no. Na dzień dobry, jeżeli wiesz, żeby coś zmienić, jakąś sytuację czy cokolwiek, no to musisz podjąć ryzyko. Musicie na tyle to zaboleć, ta sytuacja dana, że powiesz, słuchaj, wiesz co, nie jestem w stanie dłużej w tym siedzieć i choćby nie wiadomo co, po prostu wiesz, wynoszę się. Na takiej zasadzie, bo jak ci płacą powiedzmy, 2000 czy 2,5 miesięcznie, jesteś w stanie jakoś tam, wiesz, nie za dobrze, ale jakoś jesteś w stanie z tego wyżyć, no to będziesz tym często siedział, tak? Jakby ci obniżyli tą płacę, nie dadzą ci takiej piątki, która na przykład by ci już wystarczyła i byś miał trochę lepsze, że dadzą ci kurna taką po najniższej linii oporu, dadzą ci tyle, ale będziesz na takim przetrwaniu i wiesz, no dobra, no ale zawsze to coś jest, no zawsze mam te 2,5 koła, bla, bla, bla. Jakby ci nagle zmienili do 500, no to na pewno byś wymyślił jakiś sposób, żeby zmienić swoją sytuację, kumasz.
Czyli to jest po prostu ta skala bólu, nie? Jak ci nie zaboli wystarczająco mocno, to nic nie zrobisz, nie? To myślisz, że nie zadziałasz. Nie a tak możesz za te 2,5 robić przez 10 lat i nie mieć żadnego progresu w swoim życiu, bo nie wykonałeś żadnego ruchu. To myślisz, że jakieś takie szczęście w nieszczęściu było to, że trafiłeś na, no w Polsce na promotorów, którzy postawili przed tobą warunki, których nie mogę zaakceptować, bo gdyby postawili takie, które byś mógł się na nie nagiąć. Tak. To tak, szczęście w nieszczęściu jest to, że... Ja nie chciałem, wiesz, ja nie chciałem tak dużo więcej, wiesz co, to nie chodzi tylko... po pierwsze, finansowo nie chciałem dużo więcej, tak? Chciałem tylko taki ukłon w moją stronę, no. Wiesz, na zasadzie ty, to tobie nie zrobi żadnej różnicy, wiesz, i myślę, że najzwyczajniej w świecie na to zasługuje, ale tego nie było, wiesz, bo oni dla zasady chcieli, żebym był na takim, a nie innym poziomie, no i ja stwierdziłem, że ja nie chcę być na takim poziomie, plus w pewnym momencie do tego wszystkiego doszło właśnie takie poczucie, że chciałem pracować z ludźmi, którym po prostu ufam, tak? Więc jeżeli, powiedzmy, jaki ma sens to, żebym ja podpisywał kontrakt z kimś, komu po prostu nie ufam. I wiem i miałem powody do tego, żeby mu nie ufać. Wiesz, co chodzi? Nie ma żadnej innej opcji, nie ma innych ludzi, z którymi mogę coś zrobić, tak? I teraz z braku laku powiem, no dobra, no nie ufam mu, ale mu podpiszę. No to myślę, że... Tak wiele osób zostaje z taką tak. opcją. Szukuję w sportach walki, to jest... A ja po prostu powiedziałem nie, choćby nie wiadomo co, nie. Nie jestem w stanie pójść na ten układ, bo po prostu sam czułbym się źle ze sobą. I to nie przez tydzień, tylko przez, wiesz, resztę swojej sportowej kariery. To też faktycznie jest taka rada dla sportowców generalnie, nie? Żeby znać swoją wartość. No ale to też, znowu, to jest taka odwaga i faktycznie, wiesz... Słuchaj, ja nie wiem, czy to jest dobre, rozumiesz? Ja nie wiem, czy to jest dobre, czy lepiej się ugiąć i, wiesz, i robić tak. Ja tylko mówię, co jest dobre dla mnie. Ja stwierdziłem, że zrobię tak i tak, bo uważam, że lepiej jest, wiesz, z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć. No, takie jest moje podejście. W związku z czym ja powiedziałem sobie, okej, ja chcę pracować z ludźmi, którym mogę ufać. Tyle, no. I tak proste, a tak trudne. Tak proste. Chcę pracować z ludźmi, którym mogę zaufać. Chcę, wychodząc do ringu, wiedzieć, że ci, którzy stoją za mną, to są ludzie, którzy są po mojej stronie. I mam tylko jednego przeciwnika przed sobą. A nie jeszcze muszę kminić, kurwa, ile na moich plecach zrobił mój promotor i czy wiesz, i, albo ile przecina, no cokolwiek, wiesz, mówię, jasne. Nie chcę tutaj mówić o sytuacjach, takich z palca wyssanych, ale ogólnie wiesz, o co mi chodzi. Chodzi po prostu o jakieś takie, wiesz, komfort. No... Znaczy komfort, kurczę, no... Bo i przełożenie jest zupełnie inne. To jest znowu też do czego wracam, do odpowiadania sobie, czego w sobie lubię, czego w sobie nie lubię, nie? Czyli jakby fajnie jest mieć tych rzeczy, które lubię, które są w moim życiu, żeby... przewyższały te rzeczy, których nie lubię, nie? I właśnie, tak. Wiesz, odpowiedzenie sobie, z kim się zadaję, z kim się spotykam, z kim pracuję, tak. To jest jakby odsuwanie od siebie ludzi toksycznych, albo nawet tak takich, jest. Których po prostu, bo toksyczne to już są łatwo ich wyczuć, ale takich, które nic nie wnoszą. Którzy trochę właśnie nic nie wnoszą. Oni po prostu są na przykład i oni często mogą być fajnymi ludźmi, ale na przykład to, co mówisz, otaczanie się bestiami, albo otaczanie się ludźmi, którzy ciebie napędzą do czegoś. Tak jest. Jest otaczasz bestiami, musisz być bestią. Coś ty, no serio, nie? To jest tak, pięknie. To znowu brzmi tak, wiesz, nie, trochę... Ja lubię polować, nie? No, jest super sprawa. Polować. No. Na okazję, czy na... Na cokolwiek. Na wszystko. Ja no tak się, wiesz, śmieję się teraz, ale wiesz, o co chodzi, no. Wiesz, jak masz jakiś cel, no to musisz po prostu popatrzeć, co się do tego celu przybliża, nie? Kto cię gdzieś tam stopuje, w jaki sposób ty sam siebie stopujesz, wiesz, i po prostu eliminować, no, te cechy, które cię zatrzymują, tych ludzi, którzy cię zatrzymują, no i wtedy, wiesz, łatwiej się idzie do przodu, nie, bo ty, bo droga i tak jest ciężka, i tak trzeba zapierdzielać, nie ma innej opcji, nie, ale fajnie jest to zrobić właśnie, mówię, mając dodatkowo jakieś takie wsparcie ludzi, wiesz, pracując w trochę lepszych warunkach, wiesz, no trzeba szukać tych wszystkich milimetrów, które sprawią, że po prostu będzie łatwiej, wiesz, osiągnąć cel. Mm-hmm. Nie wiem, czy w ogóle śledzisz scenę MMA w jakikolwiek sposób? Asia Jędrzejczyk, takie, wiesz, te... Asia, twoja koleżanka z czasów kadry jeszcze w ogóle, tak przy okazji. Nie, my nie byliśmy razem na kadrze. Znaczy, no, ja bym powiedział bardziej, że jest znajomą moją niż koleżanką. No tak. Ale wiesz, no śledzę rzeczywiście jej poczynania i... Asia Jędrzejczyk, mistrzyni UFC MMA sport, tak żeby dla tych, co nie wiedzą. Tak. I pamiętasz Aśkę jeszcze taką właśnie, wiesz, jaką młodą dziewczynę? Już wtedy miała takiego pazura, jak ma teraz? Pamiętam. Wiesz co, no to jest wspomnienia, wiesz, o Asie Jędrzejczyk. Ona była kotem, wiesz. Co, jak zobaczyłem ją pierwszy raz, to mówię, wiesz, no kurde, no bije się jak chłopak, nie?
I to jest taki chyba największy komplement, jaki można dać fajterce, bo po prostu, wiesz, taki miał charakter. Niesamowite kopnięcia, wiesz, Loki. Wiesz, ja też fajnie jest zobaczyć, jaki ona zrobiła progres i jak się przebranżowiła w tym wszystkim. Wiesz, też pod okiem Pawła Derlacza. Ja nie znam, nie wiem, jak ma na imię ten trener od przygotowania. Szymon Bońkowski. No właśnie. Ale Pawła akurat poznałem osobiście i wiesz, i już wtedy mi się spodobało jego podejście trenerskie i to, jak bardzo się rozwijał. No i wiesz, no robią niesamowitą robotę, no. To jest, wiesz, to jest to, o czym mówię. Musi znaleźć odpowiednich ludzi dla siebie i to, wiesz, to może się wydarzyć w Polsce, to może się wydarzyć w Stanach, gdziekolwiek, ale każdy, mówię, musi mieć tych odpowiednich ludzi dla siebie, tak? Czyli jaki zawodnik ma styl, albo to, co dany trener w nim wyciąga, wiesz, no. Mówię, nieraz widać sytuację, kiedy dobry zawodnik trafi na trenera, który jednak mu nie podpasuje i na odwrót, no i nigdy nie ma, wiesz, fajnego przełożenia tego. Mm. Tak więc naprawdę miło patrzeć, że Asia tak daleko, wiesz, zaszła i cały czas jest, wiesz, jest w drodze, no. Więc trzymamy kciuki za kolejne zwycięstwo. Tylko znowu ta droga nie wydarzyła się generalnie w Polsce, nie? To też jest taki głupie porównanie, nie? Ale nie ma z tym problemu. Aha. Wiesz, po prostu trzeba brać rzeczy takimi, jakie są, wiesz, no. Część można zrobić w Polsce, część trzeba zrobić gdzie indziej i nie ma w tym żadnego problemu. Po prostu trzeba to zrobić. No co za problem, czy dalej Asia jest, wiesz, Polką i dalej reprezentuje Polskę. Tak? Czy będzie to robić w Polsce, czy będzie robić to za granicą, nie ma wielkiej różnicy. Tak? A jak robi to na arenie właśnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten sport jest tak niesamowicie rozwinięty, to tylko i wyłącznie się cieszyć. Bo bazę i podstawę ma zrobioną tutaj, tak? O tym też nie zapominajmy. No, to nie jest tak, że ona pojechała tam i ją tam stworzyli. I to nie jest też tak, że ja pojechałem do Stanów i tam je stworzyli. Baza i podstawę, wszystko wyciągnąłem tutaj z Polski. Mm-hmm. To teraz właśnie a propos Asi i etyki pracy, to tak się tak, wiesz, może wydawać na obrazków i ze zdjęć, że to wszystko przychodzi tak łatwo, nie? Ale to, jak miałem okazję pracować z Asią, robić tam zdjęcia i takie rzeczy, to no, ta dziewczyna nie zwalnia, nie? Ta dziewczyna nie zwalnia i kiedyś też o tym z nią sporo rozmawiałem, że ona jakby podchodzi do tego też znowu zadaniowo, nie? To po prostu ma być zrobione. I koniec, tak? To robi koniec. Tą robotę, nie? I to właśnie, czy to... Innej opcji nie ma. I trochę, wiesz, to, czy jestem zmęczony, czy zmęczona, trochę mało interesuje tych ludzi naokoło czasami, nie? W sensie, są zadania postawione, które trzeba zrobić, które trzeba wykonać i potem będzie odpoczynek, ale na tym momencie po prostu łapać tą okazję, która się... Polować na to, nie? Polować. Dokładnie. Wiesz co, ja ci powiem... Wiesz, liczy się tylko i wyłącznie przełożenie. Nikt nie słucha tej całej historii, wiesz, jak ty do czegoś doszedłeś, czy wiesz, ile cię to kosztowało. Liczy się przełożenie, wiesz, i z tego będziemy rozliczani, wiesz. To też nie ma sensu mówić o tym, jak ja ciężko trenuję. Nie, liczy się przełożenie, tak? Czy wygrywam walki, czy ich nie wygrywam. Tylko to, wiesz, interesuje... Nawet mnie to tylko interesuje. Ja rozumiem, jaka jest historia, ja rozumiem, ile ja muszę włożyć, tak? Ale z jednej strony to nie jest poświęcenie. Z mojej strony to nie jest poświęcenie, bo ja to wybrałem. Tak. To jest droga, którą ja wybrałem. Więc robię to, co po prostu powiedziałem, że będę robił. No i czasem nie jest, kurde, lekko. Często nie jest lekko, ale to wybrałem i to robię. Przeważnie nie jest lekko. Nie, wiesz co, bo są elementy, które ja bardzo lubię. Wiesz co, Dzi? Ale czy uwielbiam wstawać o 5, żeby, wiesz, zrobić bieg o 5:30, gdzie wczoraj z dnia poprzedniego zrobiłem 3 treningi? Niekoniecznie, wiesz, ale wstaję i robię, bo to jest element, który traktuję właśnie zadaniowo. Okej, to jest część twojej pracy, co oznacza, że chodzę nawet wtedy, kiedy nie chcę. Tak się chodzi do pracy. No. Chodzę nawet wtedy, kiedy nie chcę i robię również rzeczy, których nie lubię. Tak ja sobie to wytłumaczyłem w bani i polecam, jakby ktoś miał problem właśnie z taką zadaniowością, tak? A są elementy, które lubię. Lubię, wiesz, tarczę robić z trenerem, lubię, wiesz, bić worek, lubię sparować, tak? No a samą walkę, no to jest, wiesz, uwielbiam ten moment, kiedy, wiesz, czujesz tą ekscytację przed wejściem do ringu. No to jest, wiesz, to jest moja zajawka i jakby tego się cieszę. Ale jest mnóstwo rzeczy, które po prostu trzeba polubić, jeżeli się chce robić coś bardzo dobrze. Albo nie lubić i je po prostu robić. Tak, ale lepiej, jak je trochę polubisz. Nie, ale kiedy one są po prostu elementem tego wszystkiego, co... Możesz je nie lubić. Możesz ich nie lubić i tak musisz je zrobić. Lub nie lub i tak musisz zrobić to. Co za różnica. No. A jak tak trochę polubisz sobie, wiesz, no dobra ty, no fajnie, nawet nie jest tak źle, no to będzie ci po prostu lepiej, no. Po prostu. Ale to jest twoja sprawa. To już nie wnikamy, tego ty nie lubisz. Ja wolę trochę polubić. A jest dużo, jakbyś tak, wiesz, masz sobie coś takiego, co w sobie nie lubisz, Izu?
takiego, wiesz, jak masz taką... Ja na przykład mam cechę, którą w sobie bardzo nie lubię, że się bardzo szybko nudzę. Aha. I to mnie czasami irytuje, bo na przykład coś, co mnie jara jestem pół roku, aha, nagle łapię się na tym, że kurde, mnie to już nie jara, nie? A wiem, że to jest fajne na przykład, nie? Ja o sobie nienawidzę tego, bo czasami jakby tracę pasję bardzo szybko. Aha. I to mi się przekładało często na wiele rzeczy. Ale co możesz z tym zrobić? No, nie wiem. Właśnie, ty wiesz, no jak masz taką cechę, no to masz taką cechę. To, że ją będziesz nie lubił, to no, nic nie zmieni. Może ją polub. No, wiesz co, staram się ją ostatnio przegryźć. Saj, mocno. Polub ją, kurwa, i wykorzystaj ją w jakiś sposób. Bo ja zauważyłem, że to, że czegoś nie lubisz, na przykład w sobie, wcale nie oznacza, że będziesz w stanie to zmienić. A nie powinieneś? To nie powinno być wcale. Co powinienem? No, skoro tego nie lubię. A nie jest to jakaś, wiesz... No... Ale dobra, to po prostu to zmieni. Mhm. Bo wiesz, bo na ogół jest tak, że po prostu tego nie lubisz, ale ta cecha dalej jest, wiesz. Kumasz, tylko o tym mówię, nie? Tak, tak. Wiesz, to nie ma co się zagłębiać za bardzo, ty, no nie lubię tego, kurna, no to nie jem tego, wiesz. No tak jakbyś mówił, nie lubię tego i wpierdzielasz to, kurna, wiesz, co wieczór. No to już, kurna, świadczy o jakimś problemie. Jak nie lubisz, to nie jest, kurna, nie lubisz tej cechy, to zmienią. Mhm. Tyle, wiesz, no to jest, kurna, dobry krok, zastanów się nad tym. A ty, Izu? Co? Masz sobie coś takiego, co naprawdę nie lubisz? Nie. Akceptuję, bez kitu. Są, wiesz, są okresy, kiedy, kurde, wiesz, jestem gorszy, wiesz, są okresy, kiedy lubię siebie, wiesz, na maksa w 100% i jestem zajarany tym, co robię, ale ogólnie staram się być dla siebie wyrozumiały, bo życie i tak mi wystarczająco, kurde, skarci, kurde, wiesz, za wszystko, niezależnie od tego, czy pójdę w lewo, czy w prawo, więc staram się jednak być, kurde, dla siebie, wiesz... dobry, tak? Mówię, mam też takie tendencje do perfekcjonizmu i tak dalej, ale jest to potrzebne w jakimś tam stopniu, doskonalenie siebie cały czas, ale też jakby rozumiem, że zawsze będą rzeczy do poprawy, nie? I to nie mówię tylko o sporcie, ale ogólnie o życiu, w związku z czym, okej, no wiesz, ciągle będzie coś, co będę chciał troszeczkę zmienić, ale nie muszę siebie karcić, kurde, żeby wykonać tą robotę, bo robotę trzeba robić cały czas, na takiej zasadzie. Mi to, wiesz, mi to akurat odpowiada, ja tak podchodzę do życia, bo wielu ludzi właśnie, wiesz, muszą być na siebie źli, muszą się wkurzyć, muszą się doprowadzić do takiego stanu, że nie mogą w ogóle, wiesz, spojrzeć sobie w lustro, żeby coś zmienić. Tylko po cholerę aż tyle. Tak. Po cholerę, jest... po co takie, wiesz, na ile to pomaga? A później znowu jesteś w tej samej sytuacji, znowu zrobisz to samo i jeszcze bardziej jesteś sobie zły i wymierzasz sobie kary. No nie wiem, no może to jest rozwiązanie, ale nie dla mnie. Jak zawsze. Masz sporo rzeczy przegryzionych, tak powiem. To jest najfajniejsze, że to można sobie zadać... Wszystko wyszło z cierpienia. Można właśnie, wiesz, można zadać sobie filozoficzne pytanie i odpowiadasz na nie w trzy zdania, bo jest... Boli cierpienie. Wiesz, długie noce w pokoju w Las Vegas, samotne z muzą na uszach chyba. Tak, mam czas. Znowu dokładnie wracają. Także... Mam czas na pizganie się i przemyślenia. A nic bardziej nie skłania do refleksji niż dostanie po głowie, tak? Dokładnie. Jak boli głowa, to mówię, oj, chyba przyjąłem za dużo dzisiaj. No to jest... Tak to wygląda. A to czekaj, bo chciałem już kończyć, ale zapytam cię jeszcze właśnie o coś takiego około treningowego, bo zauważam w sportach walki taką sporą tendencję, że odchodzi się od sparingów, że one są jakby tylko takim drobnym elementem, ale wielu sportowców, czy w MMA, czy w ogóle nawet chyba w boksie tak nie śledzę, ale na pewno w MMA na wysokim poziomie, sparingi to jest dosłownie po prostu mały element, albo w ogóle nawet go już nie ma. Bo zawodnicy wychodzą z założenia, że ja się i tak potrafię bić. Zrobimy tarczę, zrobimy jakieś techniczki, a przede wszystkim cardio i po prostu wejść, bo ja i tak będę wiedział, jak się pizgać, tak? Bo zrobiłem 30 walk w swoim życiu. I... Wiesz co, to jest bardzo fajny i ciekawy element. Ja ci powiem, jak ja do tego podchodzę i to jest takie podejście, które jakby się we mnie rozwinęło. W sportach walki chodzi o to, żeby wyjść i mieć swoje w sobie takie przekonanie, że jestem w stanie pokonać drugą osobę. Niezależnie od tego, czy ja trenowałem 6 tygodni, czy 5 tygodni, czy w ogóle nie trenowałem. Jeżeli jesteś fighterem, to wychodzisz i powinieneś takie nastawienie w sobie mieć. Mhm. Oczywiście fajnie jest mieć całe to zaplecze, ale to nie jest tak, że musisz zrobić to i tamto, żeby wtedy będzie walczyć. Tak. Kumasz. Mhm. To nie jest tak. Więc to jest taki, mówię, to jest moje podejście. Ja mogę mieć, wiesz, okres przygotowawczy bardzo ciężki i mieć słabe sparingi, a ja wiem, że widzę walki, wiem, kurde, że wiesz, że będzie idealnie, rozumiesz? I to na przykład moje przekonanie jest dużo ważniejsze od tego wszystkiego, co się wydarzyło wcześniej. Mhm. Więc biorąc właśnie to pod uwagę, to jest, wiesz, wychodzisz, wiesz, robisz różne rzeczy, robisz tarczę, trenujesz, jesteś w dobrej formie, masz jakiś tam touch, kontakt z drugą osobą, żeby po prostu na przykład złapać dystans czy coś takiego, a później po prostu wychodzisz do ringu z nastawieniem,
przekonaniem, że jesteś w stanie drugą osobę pokonać. I tyle. Czego więcej trzeba? I masz weryfikację, no. Wiesz, no są takie osoby, które muszą sparować w cholerę rund, bo dopiero przy jakimś tam czasie, wiesz, czują, że są w stanie coś zrobić. Bardzo często są przemęczeni. Mhm. A przemęczenie skąd wynika? Mhm. Albo trener nie wie, kiedy przestać, albo ze strachu. Ja mam takie podejście, tak? Bo ciągle masz takie poczucie, że jeszcze czegoś nie zrobiłeś i jeszcze nie zrobiłeś wystarczająco dużo. Wiesz, to naprawdę jest, to jest cienka granica, tak? Trzeba, wiesz, trzeba pracować, trzeba trenować mocno, jeżeli chcesz być najlepszym, tak, ale też musisz wierzyć, kurde, w swój talent w jakimś tam stopniu, że masz coś takiego, co sprawia, że jesteś w stanie wygrywać, no. Mhm. Ja przynajmniej mam takie podejście, więc ja rozumiem tą sytuację, że wcale nie trzeba przesparować tylu i tylu godzin, żeby być gotowym do walki, wcale nie. To też, wiesz, jest kwestia zdrowotna mocno. Przepraszam, nie? Plus dodatkowo najwięcej zdrowia stracisz na springach. No właśnie. Bo, wiesz, tych po prostu sparingów są setki rund. No, niektórzy sparują po, wiesz, 150 rund do jednej walki, tak? I to, wiesz, 10 walk, no to ile to jest? No, to są tysiące rund przesparowanych. Tysiące ciosów zadanych. No, właśnie, bo to tu głównie chodzi, tak? Tylko, wiesz, tak naprawdę wystarczy ten, wiesz, poczuć ten kontakt, wiesz, flow. Plus same sparingi też nie musisz robić na maksa, wiesz, miażdżyć, próbować kogoś znokautować, no. Więc, ale to jest jeszcze, myślę, na tym etapie, to jest takie dość indywidualne podejście, no, ale mogę tak zdradzić, że na przykład ja sparując w Vegas robię 16 rund w tygodniu, podczas, no czasami powiedzmy 20, to nie jest dużo. Natomiast jak byłem u Kliczko, to on robi w tygodniu 48 rund. To teraz popatrz, ja w 3 tygodnie zrobię maksymalnie około 60 rund sparingowych, załóżmy, w przygotowanie do walki. Czasami może, wiesz, to być trochę więcej, w zależności jaki przeciwnik. A ile Kliczko zrobi w 3 tygodnie? No ty, no, to prawie 3 razy tyle, prawie. No wiesz, no ma prawie 150 godzin zrobionych, przesparowanych. Mhm. I czy to jest dobre, czy to jest złe, wiesz, po prostu na tych sparingach zawsze daje 120%, a na walce daje, wiesz, 70%. Ja nie rozumiem jego założenia. I szczególnie, że pewnie każdy sparujący z Kliczko chce coś udowodnić. Coś tym może też być. No jednak, wiesz, sparujesz z Kliczko, chcesz się sprawdzić, chcesz zobaczyć, czy jesteś w stanie. No, ale to, wiesz, no to jest taki jego system i niech tak zostanie. Niech każdy sobie trenuje tak jak chce, ale myślę, że, wiesz, oprócz takiego, wiesz, nastawienia na tą ciężką pracę, to jednak czasem pomyśleć i zrobić coś po prostu mądrze. Mm. Trenować mądrzej, a nie ciężej, nie? Super. Piękne motto na koniec. Także dzięki, Izu. Dzięki bardzo. Powodzenia w kolejnej walce. Dzięki, pozdrawiam i do usłyszenia. Hej.